pomysł polegał na tym, aby pojedyncze atomy zastąpić grupami atomów. W ten sposób zmniejszyć liczbę stopni swobody, liczbę obiektów, które trzeba traktować w sposób jawny. Ważne było też zaproponowanie nowych metod przeglądania przestrzeni konformacji łańcuchu polipeptydowych. Mam nadzieję, że pozwoli to otworzyć możliwość zupełnie innego projektowania leków na komputerach. Przez wiele lat profesor Koliński prowadził badania naukowe w kilku wiodących amerykańskich ośrodkach naukowych. Przez 5 lat był także badaczem międzynarodowym, renomowanego Instytutu Howarda Hughesa, ale od początku swojej pracy naukowej jest związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Metody teoretyczne, które rozwinął pan profesor Koliński, są alternatywą, są tanią alternatywą dla przewidywania struktury białek, dla podawania struktury białek. Przedstawił procedurę teoretyczną, w której było możliwe podanie struktury przestrzennej białek, których nikt nigdy nie ustalał żadnej struktury, ponieważ było to niemożliwe. Życie jest formą istnienia białka, ale w kominie coś czasem załka. Poza własną pracą naukową profesor Andrzej Koliński prowadzi także seminarium doktoranckie. Dzisiaj 1 Maciek i ja bym chciał dowiedzieć się parę szczegółów na temat tego, jak przebiega początek twojej pracy doktorskiej. W tej pracy zaproponowałem potencjał, który jest przede wszystkim i co najważniejsze specyficzny dla danego białka. Teraz przedstawię wyniki. Rozumiem, że wszędzie, jakby nie przeczytałem wszystkiego, wszędzie jest poprawa, tak? Trzeba byłoby sprawdzić, jakiego rodzaju te cele były i zaznaczyć, czy to jest comparative modeling, czyli równanie porównawcze, modelowanie porównawcze, czy też są to nowe foldy, to jest pierwsza rzecz. I po drugie, no koniecznie trzeba zamieścić kolumnę, w której byłyby najlepsze wyniki z CASP-u. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć o tym, jak właśnie zdefiniowałeś ten stan odniesienia, nie? Stan odniesienia to jest po prostu średnia liczba kontaktów na resztę. No tak to należy interpretować. Czy to jest przybliżenie quasi-chemiczne? No tak, no tylko właśnie... Zupełnie losowe, no ale to, o tym trzeba pamiętać, że stosuje się bardzo różne stany odniesienia do takich potencjałów heurystycznych. To niekoniecznie musi być to przybliżenie quasi-chemiczne. Często stanem odniesienia jest na przykład łańcuch losowy, którym jest bardzo mało kontaktu. Badania profesora oraz jego współpracowników otwierają drogę do wydajnego, wspomaganego komputerowo projektowania nowej generacji leków, mających za cel nie tylko pojedyncze białka, ale również ich kompleksy. Ja z wykształcenia jestem chemikiem, ale taką chemią w ścisłym znaczeniu, tak jak to wszyscy rozumieją, że to są jakieś retorty, próbówki i tak dalej, to przestałem się zajmować mniej więcej na 4 roku studiów. Mniej więcej tak od 89 roku zajmuję się głównie badaniem, teoretycznymi badaniami struktury, funkcji, dynamiki, termodynamiki białek i innych biomakromolekuł. A poza naukowe zainteresowania profesora Andrzeja Kolińskiego to zwierzęta, podróże, stolarstwo, a także kuchnie świata. Ale nauka jest oczywiście najważniejsza.